Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewice. Dla chcącego nic trudnego, kochani. Bóg mądrzejszy od szatana, od mój Kościół parafialny pod wezwaniem wszystkich świętych. Mamy naprawdę bardzo dobrego proboszcza, który dba nie tylko o wystrój kościoła, o cmentarz, bo kościół się znajduje mój na cmentarzu, ale także o duszę wszystkich wiernych. Zaraz wam coś pokażę. Znajdują się w przedsionku kościoła. Drzwi wewnętrzne są oszklone i widać wnętrze kościoła. Ale chociaż to jest najważniejsze, pokażę wam, co zrobił nasz ksiądz proboszcz. Otóż, aby zaradzić pragnieniom wiernym, zakupił. Podobno to jest bardzo droga rzecz, ale nie szkodował pieniędzy. Zakupił taki zbiorniczek, jak tu widać na zdjęciu, z wodą na wodę święconą i umieścił to w przedsionku kościoła. Wystarczy, że się podłoży rękę, zapala się wówczas zielone światełko i padają trzy krople wody święconej, którą możemy się przeżegnać, wchodząc do przybytku pańskiego. I jesteśmy bardzo wdzięczni naszemu proboszczowi za ten sposób, że nie jesteśmy pozbawieni wody święconej. To jest dobry sposób dla innych proboszczów. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna Świętego. Amen.